Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Święto Bożego Narodzenia to święto bardzo rodzinne. Pewnie dlatego, że sam Bóg, kiedy chciał wkroczyć w historię świata i każdego z nas, wybrał ludzką rodzinę. W porządku ziemskim miał swoją mamę, Maryję. Miał opiekuna i obrońcę, Józefa. I w środowisku swojego domu wzrastał w mądrości i łasce u Boga i u ludzi. Od tamtego czasu każda rodzina nabrała szczególnego znaczenia, a Boże Narodzenie jest w jakimś sensie również świętem każdej naszej rodziny. Chciałbym życzyć, abyśmy te święta Bożego Narodzenia spędzili w atmosferze rodzinnej. Pomyślmy o sobie nawzajem, odnówmy nasze relacje rodzinne. Postarajmy się, aby w naszych rodzinach nikt nie czuł się samotny. A jeśli są jakieś waśnie, nieporozumienia, to święta Bożego Narodzenia są dobrą okazją, aby się pojednać, pogodzić, aby spróbować znowu żyć we wzajemnej życzliwości. Życzę z całego serca, aby te święta były rodzinne, pełne ciepła, spotkań naszych rodzinnych, pełne też naszego oddania dla drugiego człowieka. Chciałbym także wszystkim odbiorcom Radia Maryja i Telewizji Trwam i całemu środowisku Radia Maryja życzyć, abyśmy również w swoich wspólnotach parafialnych byli rodziną. Papież Franciszek nazwał parafię rodziną rodzin. Zatem życzę z całego serca, abyśmy potrafili zaangażować się w Kościół Chrystusowy. W tym roku towarzyszy nam hasło duszpasterskie Wierzę w Kościół Chrystusowy. Życzę, aby wszystkim nam towarzyszyła głęboka wiara, że Kościół nie jest tylko instytucją, nie jest ludzką wspólnotą, ale naprawdę jest dziełem samego Jezusa Chrystusa i On żyje w Kościele i działa w mocy Ducha Świętego. Życzę z całego serca, abyśmy w Kościele odnaleźli dom, bezpieczny dom. Ale przecież żyjemy w pewnym kontekście i wiemy, że towarzyszy nam wiele różnych niepokojów. Dlatego chciałbym również z całego serca życzyć Bożego pokoju. Tego pokoju, który najpierw dotyczy naszego serca, potem naszej rodziny, ojczyzny i świata całego. Bardzo chcielibyśmy, aby za naszą wschodnią granicą zapanował pokój. Nie taki pokój, który jest zbudowany na rezygnacji jednego państwa ze swojej ziemi, ze swoich praw, ale taki pokój, który będzie zbudowany na wzajemnym szacunku i będzie do zaakceptowania przez wszystkich. Tego z całego serca życzę. Życzę pokoju też nam wszystkim, żebyśmy nigdy nie musieli doświadczyć wojny. I jeszcze raz wszystkim życzę Bożego błogosławieństwa, dobrych, radosnych, szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. Niech to będzie czas modlitwy, niech to będzie czas narodzenia się Boga w naszych rodzinach, i niech to będzie czas wzajemnej życzliwości. Szczęść Boże.